Siemanko moi piękni, witam was w moim kosmosie, z tej strony kosmitka Klaudia. Kochani moi piękni, witam was w domku tym razem, bo na dworze troszkę tak zimnawo, wieje wiatr, lato uciekło, gdzie te lato? Mam nadzieję, że szybko wróci. No, nie wiem jak tam w sumie w Polsce u was pogoda, ale tutaj no, niech wraca te lato. Chciałam nagrać taką krótką kamerkę na temat, dlaczego warto dbać o zdrowie już w młodym wieku, a wręcz jest to wskazane, żeby dbać o zdrowie. I to tak sobie chciałam trochę pogadać na temat obserwacji starszych ludzi, z którymi pracuję, co zauważyłam. Także zapraszam do posłuchania. Więc tak, pamiętam 8 miesięcy temu, kiedy zaczęłam tą pracę. Pracy ze starszymi ludźmi, w sumie tylko z kobietami pracuję, to nagrywałam tam filmik, co mi daje ta praca, nie? A teraz mogę, już mam taką obserwację, taki wgląd, jak te starsze kobiety, jaki mają stan psychiczny, fizyczny, jak się odżywiają, czy są pozytywne, negatywne, co robiły za młodu. I taki jest wgląd w ich życie, nie? Już mogę, jak chodzę do kogoś codziennie, to już widzę, okej, poznaję tą osobę, nie? Bo tak naprawdę my się w sumie nie zastanawiamy nad tym. Nikt nie chce się zastanawiać, jak to będzie, jak będę stary, nie? Po co w ogóle o tym myśleć? Jedyny wgląd, jaki mamy, no to jest, że tam zobaczmy, dziadków, których mamy, nie? Babcia, dziadek, sąsiadka, sąsiad, jacyś tam starsi, nie? Ale tak, to rączki z daleka, ja tam nie chcę wiedzieć, nie? Bo po co mi to jest? A ja, powiem wam, też o tym nie myślałam, nie? Ale odkąd zaczęłam pracować z tymi kobietami, to zaczęłam tak trochę bardziej myśleć o tym, że ja chcę dożyć starości w zdrowiu. Naprawdę. I że będę to już robić teraz, będę dbać o to zdrowie, niż później, żeby będzie już za późno, nie? I pamiętam kiedyś zawsze starość mi się kojarzyła właśnie z takimi zrzędami, z niedołężnością, z chorobą, że będę chora, stara i takie same najgorsze rzeczy. Nos mnie swędzi. Same najgorsze rzeczy. Jeszcze pamiętam kiedyś ktoś powiedział, że nie chce dożyć starości, bo nie chcę, żeby ktoś się nim opiekował, nie chcę być niedołężny, nie chcę sprawiać problemu rodzinie. No to jest wybór. Albo, kurczę, umierasz za młodu, albo dożywasz właśnie starości w zdrowiu, nie? Mamy wybór. I powiem wam takich kilka przykładzików tego, co właśnie zauważyłam. Chodzę do takiej swojej Betty, ona ma 88 lat. Chodzę do niej 4 dni, 4 razy dziennie. Ona ma 88 lat, ma demencję. Taka ciekawostka, że demencja może się pojawić, kiedy organizm nie produkuje melatoniny. Także dobra rada, nie przyjmuj melatoniny z zewnątrz, bo organizm się przyzwyczai i nie będzie jej produkował. A nie chcesz mieć demencji, oj nie chcesz, Jola, to się tyczy ciebie. Ta, która się uzależniła od melatoniny, kurczę, już tyle lat to je. Oh, no nic, miejmy nadzieję, że będzie okej. Okay. Jolka. Ha. I też ma tak, że a wszystko ją boli, już kości nie domagają, szczelają, ledwo chodzi o takich, kurczę, wiecie, na takim czymś. I tylko jest, że oh dear, oh, crikey, coś tam, nie mam energii, tylko by spała i taka jest, też pewnie przez tą chorobę, tak, demencja, nie pamięta dużo, do tego jest przygnębiona, ma... przygnębiona myśl, bo dużo się martwi, stresuje, ma taki, nie ma takiego czegoś, że nie ma tej akceptacji takiej z jej strony, że okej, jestem już, mam 88 lat, nie mam energii, jestem chora i po prostu okej, nie? To jeszcze się właśnie dobija takimi myślami, jest jeszcze gorzej, no bo to kurde. Jeszcze mi powiedziała, że za młodu też się stresowała i martwiła. No to jest kolejna taka rzecz,
która no niestety nie sprawia, że będziemy mieć więcej energii, będziemy się czuć lepiej, tylko sprawia, że po prostu nasze ciało umiera sobie powoli od właśnie stresu, który niszczy nasze organy. Także jak wiemy już, albo nie wiemy, że dużo chorób pojawia się przez stres, przez to, że się stresujemy i przez złą dietę, nie? Kiedy limfa jest zatkana i organy w ogóle nie pracują prawidłowo, tak jak mają pracować. A jeszcze Betty lubi sobie na śniadanie zjeść kanapkę z bekonem, taką naprawdę dużo bekonu, żeby było usmażonego i jeszcze do tego chleb wymaczać w tłuszczu. Tak, ja jej muszę smażyć ten bekon. No ale cóż zrobić, przecież nie powiem jej, że jestem wegetarianką czy tam weganką i nie usmażę jej tego bekonu, nie, bo mnie nie zrozumie. Zresztą nie będę świrować jej tam. I takie coś lubi sobie zjeść, nie? Ja tam jak przychodzę, no to tam zazwyczaj jakąś owsiankę rzucę, no jak to zabrzmiało w ogóle, jakiegoś w ogóle zwierzęcia, nie? Dam jej piękną owsianeczkę, zrobię z miłością, tak, wymieszane, czy tam jakąś coś innego, jak już ten bekon chce, no to tam jej usmażę, nie? Też mało się nawadnia, no ale tak ogólnie, no domyślam się, że nie miała zbyt, też jak próbuję jej się wypytywać o aktywność fizyczną, no to tak zbytnio jej chyba nie miała. No i to właśnie taka Betty, nie? 88 lat. Dwa dni temu poszłam do kobiety, 85 lat, pierwszy raz tam poszłam i jestem mega wdzięczna za to, że tam poszłam, że mnie tam wysłali. Nie chciałam stamtąd wyjść, po prostu nie chciałam stamtąd wyjść. Kobieta wyglądała na 60 lat, jak tylko ją zobaczyłam, powiedziała mi, że świetnie wyglądasz, mówię, w ogóle nie na 85 lat. I do niej powiedziałam, tell me your secret, powiedz mi twój sekret. Bo to jest dla mnie już od razu takie porównanie. Tu patrzę na taką Betty 88 lat, a tu jest kobieta, która jest tylko 3 lata młodsza. Jest w nią wszystko w porządku. Jedynie tam coś z nogą miała, bo miała operację tam na palca czy coś. I jedyne, co musiałam dla niej zrobić, to jej pościelić łóżko i mówi do mnie, usiądź sobie, zrelaksuj się. Więc ja mówię, chcę znać twój sekret, nie? No to ona mi mówi... Mówi, żebym się w ogóle niczym nie martwiła, żebym się nie stresowała. Wszystko akceptuj tak, jak jest, że musisz dbać o siebie. Oczywiście, no to była murzynka. Zresztą po murzynkach nigdy tak za bardzo nie widać, czy mają zmarszczki, czy coś. Ogólnie zawsze dobrze wyglądają. Taka skóra. I właśnie mi mówiła, że ona się zdrowo odżywiała, że na te infekcje teraz, na te koronawirusy, no to pij herbatkę ginger, to jest, kurczę, ten korzeń taki ginger, będziecie wiedzieć. Ginger z czosnkiem i z goździkiem, goździki dobre na pasożyty, tak by the way, i że to jest dobre na infekcje, że pij taką herbatkę na choroby, coś tam, do tego herbatka z kakao, na tarce, ale żeby to był surowe kakao. Mówi, że jej babcia umarła, jak miała 101 lat. Skórę miała w ogóle taką naoliwioną. Właśnie mówiła, że kakao dobre na wszystko, nie? Pij herbatkę, do tego dużo tańczyła za młodu. Właśnie się nie stresuje. Pozytywna, od niej biła taka energia pozytywności, że ja nie chciałam stamtąd wyjść. Ja tylko przedłużałam minuty, mówię, kurczę, ja muszę już jechać do kolejnej klientki, nie? Ale tak mi się jej fajnie słuchało. I mówi, bo też właśnie czarnoskórzy, zresztą to można zobaczyć na filmach, bo są bardzo wierzące. Są bardzo wierzący, bardzo wierzą w Boga, w Jezusa. Zresztą widać, jak idzie się do ich kościoła, gdzie śpiewają piękne piosenki, tańczą. Nie to co, idziesz do polskiego kościoła, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, kurczę, i tam winuły. Nie dziwne, że ludzie mają takie poczucie winy, nie? Jak tak sobie biją w pierś. No,
jaka w ogóle różnica kościołów, nie? Jaka różnica klimatu, energii. Dlatego nie chodzę do kościołów, nie wierzę w kościół. No i mówi, módl się do Boga codziennie, rozmawiaj z Nim, On Cię wysłucha. Dziękuj za wszystko, za zdrowie, za dom, za rodzinę, za przyjaciół, za wszystko. Dziękuj i bądź wdzięczna. I tu już jaka jest w ogóle Betty, która się stresuje i martwi, druga kobieta, która jest wdzięczna, która się cieszy, mówi do mnie: kiedyś tańczyłam, teraz no nie mogę, ale co zrobię, akceptuję to, siedzę w domu, nigdzie nie wychodzę, ale jest okej, mam rodzinę i po prostu jakbym tam siebie słyszała, dlatego tak z nią pięknie zarezonowałam, bo to była tak jakby taka, poczułam taką więź z tą kobietą, że mogłabym się z nią dogadać mimo różnicy wieku, że chętnie bym sobie tam do niej częściej jeździła na pogaduchy, bo pewnie czegoś ciekawego bym się jeszcze dowiedziała. I mówi właśnie do Boga, żebym wszystko zostawiła w ręce Boga, bo że Bóg da mi wszystko. I tu też taka inna kobieta, do której chodzę czasami, ona ma chyba 91 lat, z Jamajki, też chodzi normalnie, gotuje obiad, tylko też właśnie nie pamięta za bardzo, ale tak ogólnie spoko, zdrowie, mówi, że miała 3 wylewy, dalej żyje, chodzi, czasami ludzie po wylewach są sparaliżowani, nie mówią, nie chodzą, a ona dalej, i lekarz tylko, że ona jest szczęściarą, ona mówi, że to wszystko dzięki Bogu, że modli się do Boga, że dziękuję, mówi, modlę się o Boga do mnie, że o moje zdrowie. I to jest fajna kobieta, naprawdę. I też mówi, jak chcesz jechać do Jamajki, to tylko mi powiedz, ja tam mam dom. Naprawdę, jak ktoś jest dobry dla kogoś, to później to powraca, nie? I właśnie mówiła, żeby być dobrym człowiekiem, że to powróci podwojone, jeżeli tylko będziesz dobry. Mimo że nie masz sama, dziel się, bo to wróci. Wszechświat kocha dobro. Bóg kocha dobro. I to są piękne, wzniosłe energie. Kolejna kobietka, 93 lat, chodzę do niej i też jej dużo pomagam. Ona jak już wychodzę, ona mnie chwyta za ręce, łzami w oczach, ale takiej wdzięczności. Czujesz tą energię wdzięczności, takiej przepełniającej serce. Ona Ci dziękuję i mówi, ja Ci dziękuję, że Ty robisz dla mnie to wszystko. I też God bless you. I jest taka pozytywna i cieszy się. Też wszystko sobie sama robi. I inna kobieta, tutaj 67 lat, ciągle narzeka, ciągle coś tam, obgaduje innych. Tu ją to boli, tu ją tamto boli. Tu już 67 lat, nie? Tu by tylko tabletki jadła. A jeszcze, i tak sobie myślę, kurczę, naprawdę. Mówię do niej, do tej, co ją tam boli, tu ją bolą plecy, tu to, tu tamto. Ile gadam? 12 minut. Mówię do niej, zrób sobie ćwiczenia. Pokazuję jej tam z kundalini jogę, nie? Na plecy dobre. Ona, mówię, no... A jedyne, co mówi, to jest, o, jak ja bym chciała mieć nowe ciało, no kurde, no to dbaj o te ciało, które masz, no nie dostaniesz nowego ciała. Dbaj o te ciało, które masz. I naprawdę, po tych wszystkich obserwacjach, jak ważne jest być pozytywnym człowiekiem, wolnym od stresu, to mi właśnie też mówiła, mówiłam ta kobietka, niczym się nie martw, nie stresuj się. Dbaj o siebie. Wolnym od stresu, dbać o zdrowie, o to, co wkładamy do naszego brzucha, to, co jemy, jesteś tym, czym jesz. To, jak dbamy o siebie za młodu, będzie miało, wiadomo, będzie miało, kurczę, skutki fajne, jak będziemy starsi. I tutaj też, co mi Betty czasami mówi mi tak,
No to teraz już wiesz, czego oczekiwać, jak będziesz starsza. A ja sobie myślę, oczywiście jej tego nie powiem. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, że ja w wieku 88 lat będę niedołężna. Nie ma takiej opcji. Ja w wieku 88 lat jeszcze będę chodzić po górach. Tak, chodzić po górach, jeździć na wakacje, spędzać czas z ukochanymi ludźmi wokół siebie, dziadkami, babciami. Czemu nie? Tak, bo będę mieć takie towarzystwo, takie babcie i dziadki wokół mnie będą zdrowi, pełni energii. I teraz masz wybór, nie? Masz wybór. Jakiej chcesz dożyć starości? Takiej, że w wieku 70 lat już będziesz potrzebować opiekunki, opiekuna? Który ci przyjdzie, pomoże ze śniadaniem, pomoże, kurczę, nie wiem, z porannym prysznicem, czy czymkolwiek, bo nie będziesz w stanie tego zrobić, nie? I przez resztę swojego życia, nie? Ile to może być? 10 lat, czy nie wiadomo, ile dożyjesz. Ktoś będzie musiał ci cały czas pomagać, nie? I te niektóre babki, jedna, ile ona ma? Ona ma też chyba, nie wiem, z 65. Siedzi po prostu tylko przed telewizorem. Nie rusza się w ogóle, bo ma nogi ma tak spuchnięte. Ale też lubi sobie pojeść, nie? I takie, no. No i cóż ja mogę, nie? Każdy ma swój wybór i każdy dba o siebie tak, jak dba. Niektórzy się w ogóle nie zastanawiają, nie? Co w siebie wkładam po prostu, bo mi smakuje, nie? A tam, dobre jest, nie? Zjem. Oj, bateria mi zaraz padnie. No, może jeszcze dociągnę. To chyba tyle. Tak chciałam nagrać taką w sumie krótką kamerkę na temat tego, że warto dbać o zdrowie już w młodym wieku, nie? Jak chcecie dożyć fajnej starości w zdrowiu. Wybór należy do Was. Kochani, wybór należy do Was. Bądźmy wdzięczni za te nasze życie. Cieszmy się, bądźmy pozytywni, wolni od stresu, dobrze się odżywiajmy. Aktywny tryb życia też jest ważny. Trzeba być aktywnym za młodą, nie zalegać przed kanapą, na wyrku, przed telewizorem z piwem, z pizzą. I niech tam się zapycha nasza limfa, nie? Niech organy tłuszczem zalęgną, w ogóle wszystko niech tłuszczem obrośnie. I tak nie dbajmy sobie o te nasze zdrowie z wielkimi bebziolami, faceci. Padła mi kamerka. I tak, i właśnie tu chciałam dodać, że niektórzy to się wolą porządnie obżreć, że się tak wyrażę, niefajnie. Zalęgnąć na kanapie przed telewizorem i nic nie robić, no bo przecież zanim się to strawi, no to minie nie wiadomo ile czasu, no bo organizm to musi strawić, tak? Takie ciężkie jedzenie. I nie ma tego ruchu, bebziole rosną, jeszcze do tego jest popijane jakimś piwskiem czy Coca-Colą, tym gazowanym, no to bebziol rośnie, no nie oszukujmy się, no bebziole rosną. Teraz i tak jest lepiej, bo widzę, że dużo ludzi naprawdę zaczęło biegać, ćwiczyć i fajnie, ale tak nie obrażając nikogo, kto ma wielgachny brzuch, ale no, tak nie halo, nie? Po 30, żeby mieć już wielgachny brzuch, tak nie, na przyszłość to dobrze nie rokuje, jak to się mówi? Nie rokuje. No, na pewno nie jest to dobre. Ale to nic, bo się rozgadałam. Tutaj miałam mówić o starszych ludziach, a skończyło się na wielgachnym brzuszysku. No, to tyle, moi drodzy. Dbajcie o siebie i bądźmy zdrowi. Żeby dożyć z fajnej starości w zdrowiu. No, do zobaczonka w następnej kamerce. Pa!